Cześć, wiosną łowi się na różne sposoby. Metoda, PV-ka, czy po prostu bardzo delikatne nęcenie z pombem. Ja wybieram siatki PVA i dzisiaj pokażę Wam, jak takie siatki można na wiosenną, zimną wodę sobie przygotować. Zapraszam. Zabieramy się do robienia naszych PV-ek. Moje PV-ki będą troszeczkę dzisiaj inne. Zamierzam sobie przetestować tą metodę, a mianowicie jedną taką główną zmianą, jaka w tych PV-kach zajdzie, nie będzie w samym składzie, tylko będzie w formie. O czym mówię? Chyba każdemu, kto łowi na feder, łowi na metodę, takie sito jest znane, on już jest trochę, zdezelowane, ponieważ ja na nim kulki też parowałem. Będę moją zanętę, tą sypką część przecierał. Po co będę ją przecierał? Po to, żeby tak samo jak w metodzie, kto przeciera, to się ze mną prawdopodobnie, mam nadzieję, się ze mną zgodzi, że przecierana zanęta o wiele lepiej pracuje. Ona robi takie puh, jest lepiej napowietrzona. Mimo że ją ugniatamy w tym koszyczku, czy też ugniatamy ją do PV-ki, to ta zanęta będzie o wiele lepiej nam pracowała. Dlatego ja będę swoje PV-ki przecierał, tak? I mam nadzieję, że przyniesie mi to o wiele lepsze korzyści, niż jakbym po prostu to wszystko zmieszał. Czego użyję dzisiaj do zrobienia swoich PVA na wiosnę? Przede wszystkim sypka zanęta. Ja użyję takiej. Oraz mam tutaj taki 2-kilowy worek zanęty po prostu na karpia. 2 kilo powinna mi na cały sezon tak naprawdę starczyć. Następnie szpelecik waniliowy 2 mm. Tutaj mamy truskaweczkę, również 2 mm. Kukurydzę, też 2 mm. I czwóreczkę, ale tego daję naprawdę tylko kilka. To jest taki pelet, po prostu zwykły, rzekłbym, że basic. I co do tego jeszcze będzie, a mianowicie okraszymy sobie to, słuchajcie, dipem bananowym. Dlaczego dipem bananowym będę to musiał zrobić? Na jakąś, słuchajcie, tą sypką zanętę muszę związać, żeby ją przetrzeć. Wody nie mogę użyć, no bo z wiadomych względów rozpuści mi to PV-kę, więc ja sobie będę po prostu zalewał to moim dipem bananowym, którego jeszcze, jeśli jeszcze nie widzieliście, to link będziecie mieli do tego dipu pod filmem, więc zabieramy się już za robienie naszej PV-ki. Ok, więc chodzi, czas zacząć. Ja zacznę sobie od wsypania sypkiej zanęty. I tak jak mówiłem, takiej na karpia. Ja chcę, żeby w moich PV-kach było więcej tej sypkości, że tak powiem, niż peletu, ponieważ no, lepiej to będzie po prostu nam pracowało. Więc daję sobie tego mniej więcej tyle. Tych PV-ek też nie robię dużo. Do tego trochę bajtechu. W takiej proporcji. I sobie to teraz zmieszam. Ok. I teraz zalejemy sobie to naszym bananem, o którym Wam już mówiłem. Tylko trzeba go trochę wymieszać. Zalewamy sobie to bananem. O, tu są kawałki banana, słuchajcie. Zaraz sobie to wymieszamy. To chodzi o to, żeby to po prostu wilgoć złapało, żeby dało się to przetrzeć. Widzicie, jak fajnie? Jakie to jest takie... O, poleciało coś. Nawilgotnione. No pachnie to pięknie. I tak przygotowaną zanętę odstawiam na kilka minut, aby ten dip wpił mi się troszeczkę w tą paszę, żeby móc to po prostu później przetrzeć i za chwileczkę będziemy to przecierać. I teraz, słuchajcie, weźmiemy się za mieszanie składników, że tak powiem, peletowych. I jeszcze tutaj będzie coś innego. Zapomniałem Wam o tym powiedzieć wcześniej, ale tutaj mamy konopię. Mam nadzieję, że je widać.
No, według producenta nie rozpuszcza PVA, tak? No, mam nadzieję, że tak będzie. Ja te PVA-ki potrzebuję tylko na dzisiaj, więc nie mam z tym problemu, ale konopia jak najbardziej powinna się znaleźć w naszej wiosennej zanęcie. Musimy tylko sobie tylko tą wodę. Mówię, producent mówi, że nie rozpuszcza, ale wolałbym się nie zdziwić. Jeśli nie chcemy, żeby konopia rozpuściła nam PV-ki, to musimy ją bardzo mocno przesypać solą. Sól ma to do siebie, że nie będzie po prostu na tych PV-ek rozpuszczać. Nie wiem dlaczego, ale po prostu zasolona zanęta, nawet taka mokra, nie rozpuści nam PVA. Więc ja sobie daję taką jedną, że tak powiem, sążną łopatkę konopi. I teraz do tego wsypuję mi perę. Mam słodką wanilię, dwójkę. Tego daję naprawdę mniej, ponieważ chcę, żeby to bardziej było paszowe. Troszkę truskawki. Słodka kukurydza. Oraz tej czwóreczki, ale to dosłownie tyle. Teraz sobie całość mieszamy. Tak nam się, słuchajcie, to prezentuje. Można to oczywiście jeszcze zalać dipem, aczkolwiek ja już tego nie robię, ponieważ uważam, że na wiosnę nie należy zbyt mocno dipować zanęt, przynęt. Ale to mówię, każda woda jest inna. Ja akurat tego na wiosnę nie robię. Daję troszeczkę dipu, owszem, ale nie jakoś bardzo dużo. I coś takiego, to i tak tutaj jest ta woda, słuchajcie, trochę z konopi. Ten pelet też nam się fajnie napije. Wracamy teraz do naszej zanęty, aby ją przetrzeć. I teraz co będziemy potrzebować? Oczywiście troszkę szerszą miskę. Takie sito do zanęty. No i wcześniej przygotowaną zanętę. Zobaczcie, jak ona teraz jest taka zbita. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. O! Zwróćcie na to uwagę, że ona jest taka posklejana. Za chwileczkę przepuścimy ją przez sito i zobaczymy, jak się będzie po przetarciu prezentowała. Ja to będę robił takimi małymi partiami. Po prostu nie mam większej miski. Więc sobie to teraz przecieram. Wiem, że to się uda. O, tu już to wygląda. Na pewno ręce będą żółte. Słuchajcie, tyle udało mi się. Tyle zostało. To są takie grube frakcje, które ja już po prostu nie przetrę. Ale zobaczcie na tą zanętę. Już tak wam ją pokażę. Jak ona wygląda teraz. O, zobaczcie, jakie to jest fajnie takie napowietrzone. I o coś takiego nam chodziło. Teraz należy to wszystko tylko zmieszać. Z peletem połączyć i włożyć do naszych siatek. Przetarta zanęta już jest gotowa. Jest ona taka bardzo fajnie tłuściutka od tego dipu, jest fajnie napowietrzona i teraz należy do niej dodać nasze sypkie składniki, czyli konopie oraz pelet. O, damy tylko tyle, a resztę sobie wykorzystam najwyżej później i zobaczę, ile tego w ogóle tutaj w tym miksie będzie. Tak się to na razie prezentuje. I ja bym, słuchajcie, jeszcze ewentualnie troszeczkę dodał. Ale to dosłownie, o. Tyle. Tak się prezentuje nasza zanęta do PVA, nasz miks. Teraz nie pozostaje nic innego, niż zapakować go do naszych siateczek. Siateczki robię niezbyt szerokie, niezbyt długie, gdzieś tej długości. Takie małe kiełbaski. Pamiętajmy, że w PVC jest to dość mocno ubite i będzie nam to po prostu jeszcze tego wychodzić więcej. Jeśli film wam się podobał, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i widzimy się na kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!